Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Pytarukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem opowiedzieć o sensorze Property, który używany jest w Blender Game Engine dość często do zrobienia różnych ciekawych rzeczy, oczywiście. Więc już pokazuję, jak można wykorzystać ten sensor i co tak naprawdę się z nim wiąże. GameLogic, jestem teraz w grze. Dodajmy sobie jakiś prosty obiekt, na przykład niech to będzie tekst. OK, zwykły tekst. I do tego sensora dodam sobie teraz, znaczy do tego tekstu dodam sobie teraz sensor o nazwie Property. I widzimy, że jest to sensor, który jest dosyć prosty, nie ma zbyt wiele tutaj filozofii. I mamy coś takiego jak Evaluation Type, Property i Value. I możemy tutaj sprawdzać różnego rodzaju wartości, które zostały dodane do tego obiektu, ktokolwiek by to nie był, i jakie one są. Jeżeli na przykład dodam sobie do tego tekstu taką wartość jak text game property i to będzie wartość typu integer, to mogę w tym momencie sprawdzić, czy ta wartość wynosi 0. Sprawdźmy może. I musiałem to zrobić jakoś tutaj. A więc na początku mam tutaj evaluation type equal, to znaczy równy. I teraz ten mój tekst może być równy 0. Wartość 0 muszę wpisać. Jeżeli to będzie prawda, to w tym momencie taki sensor wykona jakieś działanie. Coś się wydarzy. Możemy zrobić na przykład coś takiego, jak ustawimy sobie tutaj jeszcze jedno property i niech to będzie na przykład test, czy też na przykład wartość typu OK. I to będzie wartość typu boolean, która będzie fałszem na początku. Jeżeli teraz taka wartość tutaj będzie rzeczywiście trybu logicznego, to ja tą wartość mogę przełączyć na true lub false. Wystarczy tylko, że będę miał tutaj debug pokazany. I teraz zobaczmy. Na razie widzę, że tekst zamienił się na 0, ponieważ to jest liczba typu integer. Mogę sobie także włączyć wyświetlanie wartości debug. Widzę, że teraz jest tekst OK równa się false napisane tutaj w rogu. Proszę się przyjrzeć, jeżeli ktoś nie widział. I teraz mogę zmienić wartość tego tekstu zależnie od sytuacji tego sensora. Z tym, że w tym celu muszę dodać sobie aktuator, który również ustawia mi jakieś property. Wygląda bardzo podobnie, z tym, że on zamiast sprawdzać, czy coś jest sobie równe, to w tym przypadku będzie przypisywał jakąś wartość. I muszę wybrać property, które w tym przypadku będzie nazywało się OK i tutaj wpiszę sobie wartość true. To oznacza prawdę. Czyli jeżeli teraz w moim sensorze zaistnieje sytuacja taka, że ten mój parametr tekst będzie równy 0, to w tym momencie chcę ustawić sobie w parametrze OK wartość true, czyli w tym moim tutaj game property równym OK, nazywającym się OK. Połączę teraz to za pomocą kontrolera. Jeżeli takie coś rzeczywiście zaistnieje i ten kontroler się wykona na skutek działania sensora, to w debugu tutaj powinien zobaczyć, że OK zmieniło się na wartość true. A więc uruchamiam i proszę zobaczyć, widać, że OK równa się true. A więc zmiana została zarejestrowana. Mogę też sprawdzić inne rzeczy w takim sensorze. Na przykład zamiast equal mogę wybrać not equal. I to również będzie działało, z tym, że w tym przypadku sprawdzę, czy moja wartość tego tekstu równa 0 nie jest równa 0, co oczywiście jest fałszem. W związku z tym wartość tego mojego OK się nie zmieni. Cyk, zobaczymy, rzeczywiście ustawione jest false, nic się nie zmieniło. Mogę także zrobić inne rzeczy. Mogę na przykład zrobić coś takiego, jak sprawdzić, czy wartość jest większa niż. W tym przypadku sprawdzam, czy moja wartość tekstowa jest większa niż 0. I to oczywiście znowuż nie jest prawdą, ponieważ 0 nie jest większe od 0, więc mój parametr OK będzie równy false. Ale jeżeli sprawdzę, czy jest mniejsze niż 0, to również nie będzie prawdą, bo 0 nie jest mniejsze niż 0. Takie trochę masło maślane, ale zobaczcie, że to działa. Mogę natomiast sprawdzić, czy to jest mniej niż 1. W tym momencie ta wartość 0 będzie oczywiście spełniała ten warunek i wtedy mój OK ustawi się na true. No i rzeczywiście widzimy, że tak jest w rzeczywistości. Mam tutaj także oprócz tych dwóch porównywaczy, sprawdzających, czy obiekt jest, czy też wartość jest większa lub mniejsza, coś takiego jak changed. I teraz mogę sprawdzić, czy ta wartość została zmieniona z jakiejś innej na tą, która jest w danej chwili. Jeżeli uruchomię sobie taki test, to widzę, że mam OK równa się false. I teraz jeżeli będę miał jakikolwiek event, jakąś taką akcję, wydarzenie w grze, która zmieni mi tą wartość, to w tym momencie za pomocą takiego sensora mogę tą zmianę wykryć. I mogę nawet nie wiedzieć, kto zmienił tą wartość. To może być jakiś inny message, jakiś inny sensor z aktuatorem i tak dalej. W każdym razie wykryję zmianę. I ta zmiana oczywiście załączy mi dalszy ciąg działania logiki tutaj. Mogę również mieć coś takiego jak interval. W tym momencie sprawdzam, czy to jest wartość pomiędzy jakimiś dwiema innymi wartościami. Jeżeli wybiorę sobie minimum 1, maksimum 2, to oczywiście moja wartość będzie poza tym zakresem, a więc będę miał wartość false, ale jeżeli wpiszę sobie tutaj minus 1 na przykład,
to w tym momencie już 0 będzie pomiędzy tymi dwiema i to będzie prawda. Jeżeli uruchomię, mam wartość OK równą true. Inna rzecz jeszcze mam tutaj. O, to już wszystko, więc nie ma już żadnej innej rzeczy. Zdaje się, że wszystko omówiłem tak, jak powinno być omówione. W związku z tym wiecie teraz, jak można testować wartość różnego rodzaju parametrów. Trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ja usunę sobie stąd te elementy, tego akurat nie mogę usunąć, to potem nie mogę ich również stąd wybrać. Czyli jeżeli miałbym tutaj jakiś jeden property, drugi, trzeci, one byłyby typu string, to mogę je sobie stąd wybierać, dlatego że są dodane do obiektu. Jeżeli ich nie będzie dodanych do obiektu, z tych wszystkich elementów nie będę mógł ich wybrać. Niestety tak to będzie działało, ale to już wiemy, bo kiedyś o tym chyba zdaje się mówiłem. Dobra, jeżeli nie ma takiego property, a zostało tutaj wybrane, po jego usunięciu, wobec jego braku, ustawia się tutaj czerwony kolor i od razu mamy tutaj sygnał, że coś jest nie tak. Więc łatwo to sprawdzić. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.